my! Znaczna część rundy jesiennej spędzona na leczeniu kontuzji. Powrót do gry po zimowej przerwie. Jak się czujesz na boisku? Na pewno mogę powiedzieć, że czułem dzisiaj na 100%, bo jak wszyscy wiedzą, ja pauzowałem prawie 2 miesiące i dzisiaj był mój pierwszy sparring. Nie? I ja też pamiętam, że jakieś 1,5 tygodnia trenuję z piłką i dla mnie brakuje trochę taki ruch z piłką, czy bez atakować, czy nie, cofać. To dla mnie jeszcze jest trochę problem, nie? Ale myślę, że to dojdzie do czasu. Nie? Jeszcze więcej treningu mam z piłką i myślę, że jak pojedziemy do Turcji, już będzie na 100% gotowy. Tym bardziej dzisiaj trudno, bo grałeś jako jedyny stoper w zasadzie w takim nietypowym ustawieniu dla Pogoni. Od dawna czegoś takiego nie było. 3 nominalnych obrońców na boisku. Trudniej jest w ten sposób? Co ja pamiętam w Brazylii, jaki grałem tam druga liga, cały czas taki graliśmy, nie? Czyli 5-2. I dla mnie nie było dużo problemu, nie? Ale już dawno nie grałem tak system, ale to jest tak system, na jak potrzebujesz wyniki, nie? Gonić wynik. I myślę, że tu teraz jest czas, żeby pracować tak system, bo akurat mam jeszcze trochę czasu do ligi, nie? I nie lepszy moment niż teraz, nie? Sparingi, tak przeciwko. I myślę, że jak trener robi coś takiego, to znaczy, że jest dużo mądrości na głowie, bo on też próbuje różne taktyki, nie? Innym trochę systemem niż ostatnio i niż rundę jesienną graliście. Jak się odnajdujesz w systemie 3-5-2? Tak, teraz wyszliśmy dzisiaj na spotkanie innym systemem, no i to jest dopiero taki system, można powiedzieć, sprawdzający, no bo jest to pierwszy sparring. Wydaje mi się, że to jest dobry system, no bo z tyłu, jakby nie patrzeć, zawsze będzie poukładane, a sprawdzamy 2 napastników, jednego człowieka więcej do ataku, także no, można stworzyć więcej sytuacji. Pierwszy gol dla Pogoni Szczecin, czyli Wojtek gola, bo nie do końca widzieliśmy. No w sumie można tak powiedzieć, no bardziej to mówię, no ja dogrywałem piłkę wzdłuż bramki, no i niestety, no i wpadło na szczęście, można powiedzieć, no tak, no pierwszy gol, jakby nie patrzeć. Ale bez obcierki, tam nie było jakiegoś rykoszetu? Wydaje mi się, że minimalny był, ale no wpadło. No. 6-0 z takim przeciwnikiem, czwartoligowym przeciwnikiem, to jest dobry wynik, czy coś, czego należało się spodziewać? Oczywiście dobry wynik, ale no, tak jak powiedziałeś, jesteśmy okres przygotowawszy i musimy myśleć o sposób naszej gry, na taktyczny czy fizyczny, jak wyglądamy. Patrzymy więcej na szczegóły, nie? Szczegóły naszej drużyny, nie na wynik. Oczywiście, że wyniki są ważne, dają więcej motywacji, ale jak powiedziałem, to najważniejsze to jest każdy indywidualny, jak wyglądają i jakie drużyna, nie? Sobie poradzi na boisku. Nie? Znaczy, głównie nie graliśmy pod wynik, chodziło, żeby zrealizować założenia taktyczne. Wiadomo, no, wynik też jest ważny, dobrze, że nie przegraliśmy tego meczu 6-0, także myślę, żeby mecz był pod kontrolą, no i my też fajnie, że staraliśmy się realizować te założenia. 90 minut dzisiaj w meczu, ciekawy występ, dobrze się czułeś dzisiaj? Tak, no już ogólnie no, w tym obozie bardzo dobrze czuję się fizycznie. No. Po to tu jesteśmy, żeby pracować, przygotować się dobrze do następnej rundy, no i wyjść w pierwszy mecz z Zagłębiem no, w pełni sił. No i wydaje mi się, że dzisiaj chłopacy dobrze wybiegali mecz, no i wszystko było w porządku. Yeah! Yeah! Yeah!